Cześć, siemano komórkowe świry. To znowu ja, Muszka w Austrii. Dzisiaj będziemy robili turniej najazdowy. Mam nadzieję, że zrobimy komplet pojedynków, czyli 5 i przejdziemy dalej. O tyle, o ile moja drużyna obronna się troszeczkę zmieniła od ostatniej sugerowanej drużyny obronnej. Jeśli ktoś nie oglądał tego ostatniego odcinka, to tutaj u góry pojawia wam się link do tego, jak to ustawialiśmy. Ustawiałem swoją drużynę obronną. Sami zobaczcie, nie dość, że się zmieniła, to i jeszcze skuteczność tej drużyny jest na poziomie zerowym. Wszystkie pojedynki przegrane. Ale to nic. Chciałbym wam jeszcze tutaj powiedzieć, że mam 6 możliwych wezwań kostiumowych. Nie będę ich robił. Dlaczego? Dlatego, że w styczniu na następnej maskaradzie pojawią się nowe postacie do maskarady. Dużo nowych postaci, na których bardziej mi zależy niż na tych, które teraz są. Jak ktoś o tym nie wie, to zapraszam. Tutaj u góry również pojawia się film na moim kanale dotyczący newsa o maskaradzie. Tam dowiecie się więcej informacji, dlaczego dzisiaj nie będę losował, tylko dopiero w styczniu. To kolejna sprawa i jeszcze ostatnia, zanim zaczniemy pojedynki najazdowe. Dzieci małej mi. Sojusz potrzebuje ludzi. Wymagane trofea 1600. Członków, czyli nas, jest 21. Tytani nam w miarę praktycznie wszystkie tytany nam spadają, czyli schodzą, udaje nam się, a wojny, jak to wojny, raz wygrana, raz przegrana. Jeśli masz troszeczkę wolnego czasu, zapraszam, wstąp do nas, pograj z nami. Tytan jest obowiązkowy, 3 ataki na każdego tytana. Na wojnie, jak nie chcesz grać, to się odznacz. A my teraz przechodzimy bezpośrednio do najazdów. Co my tutaj mamy? Podbite ulepszenia. Tak jak mówiłem o tej drużynie obronnej. I my idziemy na bitwę. Kogo mamy przed sobą? Przed sobą spotkamy Sonię w kostiumie, czyli oczyszcza status wszystkich sojuszników z efektów. Czyli ona działa tak jak Sabina, czyli ona na siebie wszystkie minusy zniesie, czyli na przykład minus od Gormka, minus od Ponuraka nam zabierze. Oprócz tego przeciwnik, Proteusz, celi pobliscy wrogowie otrzymują obrażenia od zatrucia, celi pobliscy wrogowie nie mogą regenerować many przez 3 tury. Straszny wypierdek, może nam napsuć krwi. Rigard regeneruje zdrowie wszystkich sojuszników, oczyszcza statusy wszystkich sojuszników z efektów. Czyli to samo co Rigard, co Sonia, co Sabina. Czemu go tutaj nie dał w kostiumie, żeby zwiększyć sobie atak? Nie wiem. Do tego Brynhilda. Mam ją. Nie robię jej jeszcze, będę ją robił troszeczkę później. Regeneruje zdrowie wszystkich. Bohater i pobliscy sojusznicy stają się odporni na odczarowywanie, podbicia przez 3 tury. Bohater i pobliscy sojusznicy otrzymują 74 do obrony przeciwko specjalnym umiejętnościom przez 3 tury. Bohater i sojusznicy otrzymują 24% regeneracji many przez 3 tury. Ją bym chciał, myślę, w pierwszej kolejności. Tutaj Gormek nam za bardzo nie zaszkodzi. Czyli tak naprawdę oni siebie będą oczyszczać ze wszystkiego, co ja na nich wrzucę. Czyli my spokojnie możemy sobie dawać powolutku. Sonię wymienimy, damy sobie Rigarda, aby zwiększył nam atak, to po pierwsze. Czy Kirill nam tutaj będzie potrzebny? Czy Kirill nam będzie potrzebny w stroju czy bez stroju? Wszyscy sojusznicy otrzymują 30% do ataku przez 3 tury. Wszyscy sojusznicy otrzymują 30% do obrony. Bronić ja się tutaj nie będę. Chciałbym bardziej atakować. Podbijać atak będzie mi podbijał Rigard, więc z Kirilla jedynie w kostiumie, aby dawał minus do ataku, jak i również minus do obrony. Nad nim się jeszcze za chwileczkę zastanowię, ponieważ jeśli oni się oczyszczają, to nie będzie tutaj za ciekawie. Myślę, że damy sobie Stonklejwa, po to, aby był bezpieczny, bo nie ma żółtych postaci. Zatrucie od kotka nie. Zatrucia nie potrzebujemy. Ponurak. Wzmocnimy sobie bardziej czerwony kolor przy pomocy Scarlet. Dobrze, tak to wygląda. Wymieniamy tutaj. 14,8. OK. Tak nam to odpowiada. Tak, lecimy. Czyli w pierwszej kolejności staramy się wytłuc Proteusza bądź też Brynhildę. Jak nam tutaj klocki się złożyły, sami widzicie. Ani nie będzie Brynhildy, ani Proteusza. Spróbujmy tutaj zachowawczo. Palimy następne czerwone w ten sposób. Już coś się dzieje, już jest troszeczkę lepiej. Teraz pytanie, czy ściągnąć czerwone klocki tutaj i zaatakować bezpośrednio w Rigarda. Przez to załadujemy mu troszeczkę many. Czy zrzucić tutaj czerwone klocki? Zrzucimy tutaj. Tworzyło nam się troszeczkę fioletowego koloru. To będzie jeszcze za mało. Ale może coś szczęśliwie. Nie, niestety szczęśliwego trafu nie mamy. Rigard za chwileczkę będzie załadowany. Nie będzie fajnie. My uciekniemy jeszcze tutaj klockami w kierunku Sony. Też nam to nic nie dało. Więc musimy odpalać się na Rigarda. Nie ma czerwieni. Nie dochodzi nam czerwony kolor. Rigard uleczył. Sytuacja jak z początku rozgrywki. Dobrze, więc szukajmy dalej. Czerwony kolor. Sama Sonia będzie to za mało. Nie odpalamy jej teraz na Brynhildzie. Teraz ją odpalimy. Tylko że widzicie, ona to już dała znowu obronę przeciwko umiejętnościom specjalnym. Więc zostawimy ich w spokoju. Spróbujemy wykończyć Proteusza. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Sumley niestety zawiodła nas. Jest źle, tragicznie, bo myślałem, że wyciągnie nam tą sytuację. Jakby ona trafiła, to Proteusza nie ma. I również nie ma Sony. Mamy całą lewą stronę czystą. I hulaj dusza. Diabła nie ma. Ok, przyblokował nam manę. Ale jeszcze funkcjonujemy. Nie jest tak źle. Teraz odpalimy się Stoneclawem. Spróbujemy przeatakować jeszcze raz Brynhildę tutaj. Szczęśliwie zeszła. No i tu jest problem. Rigard nas nie może leczyć. To jest bardzo duży problem. Tak byśmy odpalili te klocki, by nas uleczył i byłoby super. Ile jeszcze mamy tą blokadę? Jeszcze jedną turę. Spróbujmy to przeżyć. Odpalmy kryształek. Nie przeżyliśmy. Dobrze, szukajmy rozwiązania w ten sposób. Stoneclaw, jak widzicie, jest... Nie biją go. Ale on również dosyć słabo bije. No. Może jakby mieć dwóch Stoneclawów w jednej drużynie, to może by to troszeczkę lepiej funkcjonowało. Sam w sobie jeden mało robi. Mało, nie jest to demon ataku. Ale zobaczcie, troszeczkę przeżył. Kilka tur udało mu się przeżyć. Spróbujmy się Tutaj, nie no, Rigard jest za mocny. Samymi klockami go nie wyciągniemy. Niestety, ten pojedynek jest z naszej strony przegrany. Nic już więcej tutaj nie zrobimy. Tylko dokładamy klocki. I liczymy na to, że jeszcze, o widzicie, umiejętność specjalna od Gormka dostaliśmy w łeb. Niestety kompletu pojedynków nie będzie. Próbujemy dalej. Tutaj przeciwko nam mamy Borilla na tanku. Śmiały kieł, czyli wrzuca na siebie. Wrzuca tutaj następną umiejętność na siebie. Tutaj też na siebie. Almur zadaje 150 obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Zmniejsza maksymalne zdrowie celu o 75. Maksymalne zdrowie nie może spaść poniżej 30%. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 54. Więcej do obrony przeciwko naturze. Minus, no. I tutaj Tryton wzmacniający zdrowie. Czyli tutaj drużyna przeciwnika typowo będzie dawała statusy na siebie, więc my musimy jak najszybciej się do tego, jak najmocniej przygotować. W pierwszej kolejności dla mnie Sonia. Jeśli miałbym wymaksowanego Kadeamona, a nie mam, ciągle chciałbym go maksować i nie mam kiedy, nie maksuję, to już by znalazł następny zastosowanie u mnie w drużynie. Damy sobie Kaszreka, damy sobie Czachowa. Niestety postacie, które nie są wymaksowane, ale nic na to nie poradzę. Trzeba jakoś tutaj zaatakować. Dołożymy jeszcze dwie postacie niebieskie. Ponuraka. Boril nam jest niepotrzebny. Miraif. Bardzo szybka mana. Może on nam tutaj troszeczkę dzięki tej kumulacji pomóc, ale damy go bliżej Kaszrek, aby się leczył i dzięki temu dłużej mógł żyć. Ok, to byłby mój pomysł. W ten sposób możemy spróbować zagrać. Może nam coś się uda wskórać, może przejdziemy dalej. Aczkolwiek te trzy postacie niebieskie lepiej by było w czerwieni. Ale spróbujmy. Do odważnych świat należy. Jeśli teraz zaatakujemy taką kaskadą, to Boril nam się na 100% załaduje i będziemy musieli szukać pomocy u Soni, a Sonia jeszcze nie jest na to gotowa. No cienko. Cienko piszczymy, bez klocków. No właśnie, bez klocków nic nie możemy tutaj zrobić. Boril jest niestety już naładowany. Zieleń nam tu dużo nie pomoże. No musimy zaatakować tutaj zielonymi. Dobrze, zróbmy tak. Jeszcze raz zielony. I jeszcze raz zielony i Kaszrek powinien być naładowany. Dobrze. Teraz trzeba nie pozwolić, aby kolega nam się jeszcze raz odpalił. Ma 32 życia, więc musimy go ściągnąć w ten sposób. Śmiały kieł dokładnie uleczył. Oni jeszcze mają przez jedną turę kontratak, więc my tutaj jeszcze nie będziemy atakować. Spróbujmy w ten sposób. No niestety tu się posypało tych klocków. Ohohoho. Możesz wiedzieć, panie. Możesz, panie, wiedzieć. Się zrobił burdel. Cyrk na kółkach. Ok, ponurak tutaj musi się odpalić. Musimy wyciągnąć najpierw tą postać. To nam się udało. Ponurak jeszcze raz. Ponurak musi tutaj atakować. Udało nam się uczknąć kilka punktów na sam koniec. Niestety ten turniej, jak widzicie, dosyć mi nie idzie. Mam za mało postaci czwórkowych odpowiednich tutaj. I jest zbyt duża improwizacja. Czwórkowymi postaciami niezrobionymi na maksa jest ciężko. No tutaj nie mam złudzeń. Lecę kompletnie w czerwieni. O. 2 razy atak obszarowy. Ponurak, Sonia. I powinniśmy się przez to bez problemu przebić przez tego Kaszreka. Tutaj powinniśmy przejść jak masełko, ale jak widzicie, no masełko nie jest zbyt interesujące, bo nie mamy czym go przebić. Polecimy tu bezpośrednio. No i zabrakło, ale nie ładuje się. Dobra, jest dobrze. Mamy tanka ściągniętego. Nie mamy niebieskiego, gdzie uderzyć. Nie mamy gdzie czerwonego uderzyć. Ryzykujemy. Odpalamy żółty diamencik. Nic. Dalej nic. Odpalamy się tutaj na fioletowym. Mamy czerwony kolor. Możemy spokojnie tutaj w Kirilla zaatakować. Z Sonią czekamy. Przepraszam, Scarlet będzie czekała. Aż się Sonia odpali i usunie modyfikatory do obrony. Właśnie to robi. Znowu troszeczkę późno to wszystko. By to szlak trafił. Nic nam się nie chce tutaj dobrze dołożyć. No, że musimy naprawdę zaatakować mocno. Tak jak to teraz właśnie zrobiliśmy. Została wyciągnięta unik Sonia. Kirill padnie na klocki. I my musimy szukać dużo niebieskiego koloru po bokach, aby szybko ich wyeliminować. Dokładnie, Sonia jest już naładowana. 828 obrony, Scarlet, papierek. No zaatakujemy. Zaatakujemy. Nie ma co tu się dużo zastanawiać. Trzeba przejść do ofensywy. Bo nam się tu nie uda. Prawidłowo poprawiamy klockami. Troszeczkę szczęśliwie. Udało nam się ten pojedynek w miarę wyciągnąć. Mamy jeszcze szansę na 1 porażkę bądź 2 wygrane. Twoja siła 4000. Najlepsze 50%. Wcale nie najlepszy. W dodatku jeszcze jeden z gorszych. Turniej. Ostatni turniej w grudniu, tak? Ostatni. No jeszcze będzie, tak? Jeszcze jeden. Tak, będzie na przełomie grudnia, stycznia, czyli noworoczny turniej. Mam nadzieję, że on będzie dużo bardziej pozytywny dla mnie. I pójdzie dużo lepiej. Tutaj mamy słabą drużynę. I lecimy takim składem, jaki teraz mamy. Nie będziemy nic zmieniać, bo w zielonym kolorze to ja już naprawdę nie mogę nic. palone diamenty. Czerwienią postraszymy. Jeszcze raz pójdziemy tutaj czerwienią. I teraz odpalamy niebieski kolorek z czerwienią. Dobrze. Środek wyciągnięty. Ściągamy najpierw Gaderiusa. Ten Cyprian to będziemy mogli go omijać. On nam tak nie będzie, myślę, szkodził. Spróbujmy wyciągnąć tutaj Gaderiusa w pierwszej kolejności. Udało się. Jest to. Ta drużyna jest dosyć słaba, to było widać od razu. Dlatego nam idzie tak dobrze. Ok, wyciągamy teraz tutaj Colena. Uderzamy w Cypka. Cypka zgasimy. Załadujemy Sumley i Colena i powinniśmy to zakończyć. Prawidłowo. Jesteśmy w grze. Mamy ostatni atak. Lecimy po złoto. Kogo my tu mamy? Ameona. Można powiedzieć, że starsza siostra Stonklejwa. Tylko że jest dużo lepsza, bo usuwa wszystkie efekty statusu i kumulację rzucającego, nawet te, których nie można pozbyć się w inny sposób, czyli oczyszcza się całkowicie. Fajna umiejętność. Do tego bohater przeobraża się w ducha. Jako duch dostaje 82% do ataku. To jest bardzo dużo. Mocno klepie klockiem. Do tego bohater pod postacią ducha nie zyskuje many, ok, standard, ale za to jest odporny na ataki normalne, efekty umiejętności, specjalnych efekty ze statusu i kumulacje. Tego brakuje Stoneclawowi, czyli nikt i nic nie może mu zrobić. Do tego mamy przeciwnika Kirilla, czyli na siebie, Rigard, czyli oczyszcza siebie, Kaszrek na siebie, Sonia Scarlet papierowa, więc tutaj nie będziemy się, myślę, przejmować niebieskim kolorkiem. Dołożymy sobie Rigarda, damy sobie Tibiertusa, z atakiem na wszystkich. Tak, z atakiem na wszystkich. Werpuj. Dlatego, że jak on się odpali, na to pójdzie Sumley i Colen. Powinniśmy ich bardzo ładnie, bardzo szybko unieszkodliwić. Oczywiście, jeśli dostaniemy fioletowe klocki, których ja tutaj standardowo nie mam. Oprócz tego czerwonych też widzę. Nie grzeszymy czerwonym kolorem. O, tutaj coś doszło. Nadal będzie to za mało na cokolwiek. Mamy 4 klocki. Kaszrek idzie do domu. Troszeczkę szczęśliwie. Tego jest Scarlet. Odpalimy się w ten sposób. Jest dobrze. Jest dobrze. Sumle powinna trafić. Dokładnie trafiła doktorka. To jest bardzo ważne dla nas. Jeden z lekarzy jest ściągnięty. I dalej tutaj próbujemy znaleźć jakieś klocki. Idzie już nam fioletowy kolorek. Więc i nasz doktor coś będzie mógł za chwileczkę zrobić. Po dobrym początku mamy końcówkę troszeczkę słabszą. Ale póki co bez paniki. Ok, teraz możemy odpalić dopiero. Bo mamy troszeczkę tych klocków więcej. Przeatakowaliśmy. Zaryzykowaliśmy. I zwyciężyliśmy. Dobrze. Ja wam dziękuję. Widzimy się w następnym dniu turniejowym. Myślę, że będzie to jutro, albo może zrobimy takie 2 dni. Dzisiaj jest wtorek, środa, w czwartek. Może zaczniemy się z 2 dniami, chyba że mi się nie uda. Oprócz tego nie zapomnijcie, że dzieci małymi poszukują, potrzebują świeżej krwi. Do zobaczenia. Dzięki.